Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie moim zadaniem będzie przeżyć kolejne dni na płaskim świecie wypełnionym lawą. Poprzednie dwa filmy z tej serii bardzo się wam spodobały, za co serdecznie dziękuję, bo wbiliście ogromną ilość łapek zarówno w pierwszym, jak i w drugim odcinku. Ten niestety jest ostatnim z tej serii, gdyż świat odmówił posłuszeństwa, po prostu się totalnie wysypał. Ale stwierdziłem, że jako, że mam nagranych troszeczkę dni, to i tak jeszcze jeden materiał z tego świata wypuszczę, bo jakby nie patrzeć, trochę udało się zrobić. Przed wami kolejne 27 dni na świecie wypełnionym lawą. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu serii na kanale, koniecznie dajcie znać w komentarzach. A powiem tak tylko tyle, że już powstaje nowa seria właśnie, gdzie będę grał na świecie hardcore. Nie będzie to proste, ale myślę, że ogólnie dam radę. Więc bez zbędnego przedłużania, miłego oglądania. Dzień 51. Zaczynamy kolejne dni. Przez pierwsze kilka minut nie ogarnąłem, że mam zbugowane tekstury, więc w niektórych miejscach zamiast mossy cobla macie biblioteczki. Zdecydowałem, że skoro mam elytrę, to fajnie by było, gdyby miała na sobie Unbreaking 3, więc ściąłem trochę drzew, żeby mieć na emeraldy, następnie udałem się do wioski i przez resztę dnia starałem się zmienić mojego villagera w librariana z niezniszczalnością 3. Niestety bezskutecznie. Następnego dnia kontynuowałem próby znalezienia Unbreakingu 3. Pomyślałem, że właduję villagerów do łódki, żeby mi się nie kręcili, po czym przez przypadek uderzyłem villagera, próbując rozwalić łódkę. Nie wiem, jak działają hitboxy w Minecrafcie, ale kompletnie się na niego nie patrzyłem, a mimo to dostał damage, więc no, trudno. Później kontynuowałem swoją misję. Jedyne, co udało mi się uzyskać, to Unbreaking 1, więc kupiłem dwie książki, żeby je połączyć. Lepsze to niż nic. Pod koniec dnia znalazłem żelazo, pozostawione przez golema i pomyślałem, że jeżeli mam osiągnąć coś więcej na tym save'ie, potrzebuję farmy. I tak 53 dnia zdecydowałem, że rozpocznę pracę nad farmą żelaza. Zabrałem więc kilka łóżek villagerom, bo i tak mieli ich za dużo i wróciłem do bazy, żeby przygotować się do budowy farmy. Zebrałem więc trochę kobla, a przy pomocy odrobiny kości kilofa z fortuną ogarnąłem nieco marchewek, żeby móc rozmnażać villagerów. Podczas tworzenia farmy żelaza zabrakło mi, no nie zgadniecie, żelaza, żeby zrobić hopery, które będą zbierały drop z golemów. Po wybraniu miejsca farmy zacząłem budowę, ale po chwili zachodziło słońce, więc to czas na drzemkę. Po wstaniu kontynuowałem budowę. To bardzo prosta farma, nie wymagająca wielu materiałów czy łapania zombiaka. Jedyne, czego potrzebujemy, to kilka łóżek, tabliczek, lawy, hopera i skrzyni do zbierania dropów i oczywiście villagerów. I tu zaczyna się zabawa. Żeby łatwiej było mi transportować nowych villagerów, zrobiłem nad bazą małe pomieszczenie, które przeniosłem swoich dwóch villagerów. Na szczęście sam transport villagerów na górę nie był taki trudny, wystarczyło zabrać im stacje robocze, po czym postawić je na górze i po kilku chwilach miałem już moich villagerów na miejscu i mogłem zacząć ich rozmnażać. Następnego dnia udałem się do wioski, żeby zabrać jeszcze kilka łóżek, żeby nie ruszać tych, których użyłem do budowy farmy. Wróciłem do bazy, ustawiłem łóżka i wyrzuciłem trochę marchewek, aby rozmnożyć villagerów. Tyle, że był to ich czas pracy, więc musiałem trochę poczekać. Kontynuowałem więc pracę nad farmą. Jako, że nie miałem szkła, użyłem płotków, aby widzieć villagerów w środku. Na następny dzień poszedłem sprawdzić moich villagerów i było ich 3. Społeczność się powiększyła o 1. Teraz musiałem tylko czekać, aż pojawi się kolejny, aby móc działać dalej. Oczywiście nie siedziałem bezczynnie, bo wciąż kontynuowałem budowę farmy. Była już prawie gotowa. Jedyne, czego brakowało, to hopera, kilku tapliczek, lawy i villagerów. Ściąłem trochę drzew i udałem się do wioski, aby wyhandlować więcej jedzenia do rozmnażania villagerów i wróciłem do bazy. 57 dnia wychodząc z bazy zauważyłem w ogródku lamy. Odwiedził mnie wędrowny handlarz. Byłem przeszczęśliwy, bo zależało mi na innym budulcu niż kobl. Do sprzedaży miał sadzonki, brzozy i zbity lód. Gdybym miał na sprzedaż blue eyes, miałbym generator bazaltu na wyciągnięcie ręki. Nie zastanawiając się zbyt długo, przerobiłem większość swojego drewna na patyki, aby szybko zdobyć emeraldy i móc wyhandlować jak najwięcej przedmiotów. Kupiłem u niego 5 nasion dyni, do tego sadzonki. Zrobiłem trochę pół bloków, aby stworzyć ścieżkę dla łódki, aby przetransportować villagerów do farmy żelaza. Czekało już na mnie dwóch małych villagerów. Zrobiłem więc ścieżkę z pół bloków i kiedy wróciłem, jeden z małych villagerów był już dorosły. Dzieci tak szybko rosną. Przetransportowałem jednego villagera i wróciłem po drugiego. W środku czekał na mnie Iron Golem, którego postanowiłem pokonać, aby mieć żelazo na hopery. Zrobiłem małego faila, bo zapomniałem, że na ziemi jest stacja robocza, więc podbudowanie się na 3 bloki to za mało. I golem uderzył mnie 2 razy. Na szczęście miałem dobrą zbroję, więc zabrał mi tylko kilka serduszek i nie zabił mnie nawet upadek z wysokości. Próbowałem wejść na górę, ale znowu dostałem od golema, tym razem przez ścianę. I nie wiem skąd, ale na dole był mały villager. Zrobiłem więc szybko łódkę i ten już wlazł mi do domu, więc wsadziłem go do łódki i niech sobie tam siedzi. Wróciłem na górę pokonać golema i przetransportować drugiego villagera. Następnego dnia zabudowałem moich villagerów na farmie i rozkopałem schody z kobla. Następnie dokończyłem farmę, dodając
dodając do niej tabliczki oraz lawę. Rzuciłem moim villagerom trochę chleba i pozbyłem się tymczasowej ścieżki do transportowania villagerów. Pomyślałem, że spróbuję wyhandlować u wędrownego handlarza lód, żeby zrobić z niego niebieski lód. Zebrałem więc drewna, zrobiłem z nich patyki i zacząłem kupować zbity lód. Normalnie dzień wiadra, jak nigdy nie używam tego triku, tak dzisiaj miałem na to ochotę. Na następny dzień okazało się, że wędrowiec miał do sprzedania tylko 6 sztuk lodu, więc nici z niebieskiego lotu i generatora bazaltu. Pomyślałem, że może potem odświeży swoje oferty, więc wsadziłem go do łódki. Dodałem 2 hopery do farmy żelaza i znowu rzuciłem villagerom trochę chleba. Musi ich tam być 5. Wziąłem swoją elytrę i kilka rzeczy do zrobienia potek odporności na ogień. Wtedy do mnie dotarło, że te fajerwerki, które aktualnie posiadam, to jedyne, jakie będę mógł mieć na tym świecie. Przecież nie zrobię sobie farmy trzciny, a szukanie innych strongholdów nie wchodzi w grę, bo również ich nie znajdę na 1.16.4. Wybrałem się do netheru w kierunku twierdzy, aby zapolować trochę na blazy. Starałem się używać mojej elytry oraz fajerwerek w miarę ekonomicznie. Miałem jedną potkę odporności na ogień, więc mogłem w spokoju polować na blazy, a jako że miałem looting 2, wylatywało z nich więcej pałek. Wziąłem ze sobą stół alchemiczny i mogłem zrobić sobie potki na odporność na ogień w netherze. Zapomniałem jedynie o redstone. Później, starając się nie używać elytry, znalazłem niedaleko twierdzy Basalt Deltas i pomyślałem, że to dobra okazja, aby zebrać surowca do budowy mojej bazy. I tak przez resztę dnia zbierałem bazalt. Następnego dnia wciąż zbierałem bazalt, a potem na Crimson Forest zbierałem stemy oraz shroomlighty. Zapełniłem prawie cały shulker box surowcami i wróciłem do domu. Na następny dzień wrzuciłem trochę chlebów villagerom, nazbierałem trochę kobla na ściany i moja farma była już prawie gotowa. Postanowiłem naprawić kilof, ale jako że nie miałem ekspiarki, użyłem handlowania z villagerem. Zebrałem jeszcze plony i poszedłem spać. Następnego dnia rozpoczęła się misja Netherite. Zebrałem dużo kilofów, jedzenia i ruszyłem do netheru szukać debrisów. Tego też dnia udało mi się znaleźć 4 debrisy. 63 dnia wciąż szukałem debrisów, gdyż chciałem mieć cały set netherite'owy. Ten dzień był zdecydowanie lepszy niż poprzedni, bo zebrałem łącznie 17 sztuk debrisów, więc miałem wystarczająco, żeby ulepszyć swoją zbroję. Następnego dnia wrzuciłem znalezione debrisy do przepalania i skoczyłem jeszcze na szybko do wykopanych tuneli, wykopać trochę kwarcu i złota, żeby naprawić kilof i zebrać złota na netherite. Wróciłem do bazy i wszystko miałem już gotowe. No, prawie wszystko. 65 dnia pomyślałem, że chcę mieć lepsze enchanty na zbroi, zanim ją ulepszę, więc villagera, którego miałem w domu, chciałem przerobić na librariana z Prot 4. Niestety nie udało mi się to. Zebrałem trochę drewna, przehandlowałem trochę emeraldów i poszedłem spać. Na następny dzień udałem się do wioski, żeby kupić trochę lapisu na enchant. Zaciukałem też Iron Golema, który akurat się zrespił w wiosce i wróciłem do bazy. Zenchantowałem mój diamentowy miecz i znowu szukałem Prot 4 u villagera. Raz nawet go trafiłem, ale był strasznie drogi, więc pomyślałem, że może lepiej narzucić na zbroję torncy, coś czego nigdy nie robiłem. Następnego dnia udało się i villager miał książkę z Thorns 2, więc postanowiłem, że kupię je i połączę na poziom 3. Ale cena była zbyt duża, to pomyślałem, że gdybym miał potkę na osłabienie, mógłbym zarazić villagera i go uleczyć, żeby mieć lepszą cenę. Zalałem trochę lawy nieopodal domu i rozpocząłem polowanie na wiedźmę, bo jest to jedyny sposób, żeby zdobyć cukier. Niestety miałem pecha i żadna wiedźma tej nocy nie wyrzuciła mi cukru. To była bardzo, bardzo szalona noc. Na następny dzień moja farma żelaza wreszcie się odezwała. Teraz już nie będę miał problemów z żelazem na tym świecie. Zabrałem moje 4 sztabki netherite'u do wioski i ulepszyłem swoją zbroję. Stwierdziłem, że nie ma co czekać na lepsze enchanty. I tak 68 dnia miałem netherite'owy set, netherite'ową zbroję. Czułem się niepokonany. Skoro miałem już dobrą zbroję i nie musiałem się bać o swoje życie, przyszła pora na jakąś konkretną bazę. Jako że chciałem mieć spokój od slajmów, postanowiłem wybudować bazę na lawie z bloków z nowego netheru. Dnia 69 zrobiłem całkiem fajny most nad lawą i mogłem budować dalej. Następnego dnia postanowiłem ogrodzić nieco terenu tak, żeby mieć ciszę i spokój i móc budować dzień i noc. Dzięki temu lepiej spożytkuję czas. I tak po odmierzeniu kilkunastu bloków zabudowałem się i włożyłem całą podłogę guzikami tak, aby nic mi się tutaj złego nie zrespiło. Na następny dzień kontynuowałem budowę, aż nie zobaczyłem, że Iron Golem zrespił się nie tam, gdzie powinien, więc go zrzuciłem do lawy i wróciłem do budowy. W sumie nie miałem konkretnego planu, jak chcę zabudować całą bazę, gdzie co chcę mieć, ale leciałem na spontanie i ogólnie byłem zadowolony z efektu końcowego. Zrobiłem tego dnia kolejne platformy i małą przestrzeń magazynową. Następnego dnia budowałem podczas deszczu i udało mi się zrobić całkiem fajny daszek swojej bazy. Dnia 73, kiedy miałem gotowe kilka pomieszczeń, pomyślałem, że to czas na kilka dodatków. Zrobiłem więc Ender Chesta, zebrałem półki z książkami, żeby przenieść enchant. Na górze domku zrobiłem też małe laboratorium. Na następny dzień moja baza była gotowa. Może nie w 100%, ale przynajmniej wyglądała jak baza. Od razu zacząłem pracę nad nowym projektem, czyli halę, żeby handlować z villagerami. Zebrałem trochę drewna, poleciałem do wioski, by handlować redstone, żeby zrobić pistony. Po wstaniu z łóżka zauważyłem wiedźmę i pomyślałem, że może tym razem zdobędę trochę cukru. Niestety i tym razem się nie udało. Poszedłem wykopać trochę kobla z generatora i stworzyłem trochę pistonów. Nie było problemu zrobić
zrobić styki pistonów i zacząłem działać dalej. Zalałem trochę lawy pod budowę i kontynuowałem pracę. Zajęło mi to cały dzień, ale wstępnie miałem gotowy mechanizm. Następnego dnia zebrałem tymczasowe bloki i zrobiłem trasę, żeby przenieść później villagerów do hali. Pracowałem cały dzień i zapadł zmrok. To był moment, kiedy chciałem złapać zombie, żeby móc później zarażać villagerów. Podczas polowania na zombiaka zaatakował mnie Edek i pomimo mojej super zbroi prawie zginąłem. Jeden zombie podniósł strzałę po szkielecie, którego zabiłem i udało mi się go uwięzić. Prościzna. Ostatni dzień przeniosłem kowadło, połączyłem Ux Powerm i Infinity, pozbierałem trochę warp stemów do budowy i kontynuowałem pracę nad halą. Wszystko było gotowe, tylko zebrać villagerów. Niestety niedługo po tym zaczęły się crashe, straciłem sporo materiału i ogólnie po kilku dniach save umarł, a razem z nim seria. Niemniej jednak jestem mega zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć przez te 77 dni na tym świecie, począwszy od zwykłej walki o przetrwanie, po netherite'owy zenchantowany set i całkiem ładną bazę. Z pewnością taka seria jeszcze zawita na moim kanale w niedługim czasie. Mam nadzieję, że te 3 filmy z tej serii wam się spodobały i będziecie chcieli oczywiście czegoś takiego więcej. Niedługo siadam do nagrywania, do kolejnych dni na nowym świecie, tak jak mówiłem o świecie hardcore. Tym razem będzie tylko jedno życie, zobaczymy ile uda mi się zrobić, a tymczasem odsyłam do subskrypcji kanału, zostawienie łapeczki w górę. Chętnych jak najbardziej zapraszam do wspierania kanału. Do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczonka. Bajo, bajo.